30 lipca 1939 roku do opactwa w Tyńcu po 123 latach powrócili benedyktyni. W zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa znajduje się akwarela z 1866 roku przedstawiająca położony nad wapiennym urwiskiem klasztor tyniecki. Jej autorem jest Saturnin Świerzyński, malarz widoków krakowskich kościołów, krajobrazów, a przede wszystkim wnętrz świątyń. Na pierwszym planie widzimy lewy brzeg Wisły. Dalej za rzeką, na skalistym wzgórzu, dominują budynki zgromadzenia benedyktynów, dwuwieżowa fasada kościoła oraz przylegające zabudowania przyklasztorne. Benedyktyni to najstarszy zakon kontemplacyjny w Europie, założony w VI wieku przez świętego Benedykta z Nursi, któremu przypisuje się autorstwo reguły zgromadzenia. Ora et labora, czyli módl się i pracuj. Zakon miał duży wpływ na rozwój kultury europejskiej przez organizację życia chrześcijańskiego, prowadzenie szkół czy propagowanie ziołolecznictwa i zielarstwa. Benedyktyni zapoczątkowali również zwyczaj odprawiania mszy gregoriańskich. Pierwszy klasztor założony na Monte Cassino posiada najstarszą bibliotekę w Europie. Opactwo w Tyńcu zostało najprawdopodobniej ufundowane w 1044 roku przez Kazimierza Odnowiciela. Część badaczy uważa jednak, że jego założycielem był Bolesław II Szczodry. W drugiej połowie XI wieku powstały tu zespół klasztornych zabudowań i bazylika. W XIV stuleciu opactwo uległo zniszczeniu przez najazdy wojsk czeskich i tatarskich. W kolejnych wiekach kompleks tyniecki wielokrotnie przebudowywano. W XVIII wieku klasztor służył uczestnikom Konfederacji Barskiej jako miejsce oporu wobec wojsk rosyjskich, co stanowiło przyczynę jego poważnych zniszczeń. W 1816 roku podjęto decyzję o zamknięciu zakonu na mocy dekretu cesarza Franciszka I. W kolejnych latach wywieziono jego wyposażenie, skarbiec kościelny i zbiory biblioteczne. Budynki klasztorne stopniowo popadały w ruinę. Od 1947 roku mnisi przystąpili do odbudowy zniszczonego kompleksu, którą ukończono dopiero w początkach XXI stulecia. 19 sierpnia 2002 roku klasztor odwiedził papież Jan Paweł II.